Siemanko, witam serdecznie, z tej strony mówi Basza i dzisiaj nagrywam odcinek, który będzie poświęcony tragedii Kuby Błaszczykowskiego, tragedii rodzinnej w życiu Kuby Błaszczykowskiego. Po co nagrywam ten odcinek? Nagrywam ten odcinek, ponieważ bardzo dużo pojawia się w internecie informacji kłamliwych albo też półprawd, jakichś faktów dopowiedzianych i tak dalej. Nagrywam dla tych osób, które na przykład nie wiedzą, jak to rzeczywiście było. Nagrywam informacje dotyczące właśnie tragedii tutaj Kuby Wojewódzkiego, tragedii, która miała miejsce w jego dzieciństwie. Są to informacje na podstawie Wikipedii, a nie na podstawie jakichś tutaj pism brukowych. Zacznijmy od tego, że Kuba Błaszczykowski to wiadomo, że jest wybitny piłkarz, tutaj nasz reprezentant Polski, kapitan były, a może jeszcze będzie po prostu kapitanem Polski. Natomiast jakby kapitan to nie jest tylko noszenie opaski. Można powiedzieć, że jest kapitanem tak czy owak, pomimo tego, że jest Lewandowski na przykład kapitanem, to i tak jest Kuba, każdy chyba z kibiców czuje, że Kuba Błaszczykowski zawsze będzie kapitanem. Kuba Błaszczykowski urodził się 14 grudnia 1985 roku w Truskolasach. Nie będę tutaj mówił już jakby o całym życiorysie, tak, że występował w Wiśle Kraków, później przeniósł się do klubu niemieckiego, do Borussii Dortmund, później grał w Fiorentinie, a teraz obecnie, kiedy nagrywam, to gra w Wolfsburgu. Nie wiem, kiedy będziesz to oglądać, w każdym razie na ten czas, kiedy ja to nagrywam, po prostu gra w Wolfsburgu. No więc wracajmy po prostu jakby tutaj do tematu. Powróćmy jednak do tematu. Cała tragedia miała miejsce, kiedy Kuba Błaszczykowski miał 11 lat. Wtedy to doszło do tej właśnie tragedii. A mianowicie jego ojciec, który miał na imię Zygmunt, ugodził matkę Kuby, tak, nożem. Niestety tylko raz ją po prostu, znaczy niestety, źle to brzmi, ugodził po prostu ją nożem raz, ale niestety było tak, po prostu był to cios śmiertelny, tak, bo czasami wiadomo, że tych ciosów pada seria, wtedy człowiek nie ma żadnej szansy, a czasami po prostu człowiek gdzieś, młodzi ludzie w bójce pod dyskoteką czy pod jakimś klubem ugodzą i przeżyli, natomiast niestety w tym przypadku było to tak, że ten jeden cios był śmiertelny. Na pewno po prostu jest to tragedia, tak? Tragedia zwłaszcza dla takiego młodego człowieka, no i jakby nie było, no każde dziecko widzi w ojcu autorytet, tak? No i potem przez tą sytuację tutaj ojciec Kuby Błaszczykowskiego trafił do więzienia na 15 lat. No i praktycznie Kuba pozostał bez rodziców, tak? No, teoretycznie miał tutaj ojca, ale ojciec był w więzieniu, był niepełnoletni, no i co teraz? Ktoś musiał się nim zająć po prostu, ktoś musiał się nim opiekować. No i tutaj ogromną rolę odegrała po prostu babcia oraz wujek Kuby Błaszczykowskiego, a mianowicie tutaj babcia wzięła go pod opiekę, babcia, która ma na imię Felicja, wychowywała Kubę na całe szczęście. Tutaj warto wspomnieć też, że duży wpływ na jego wychowanie miał wujek, tak, a nie był to przypadkowa osoba, bo też była to osoba związana z piłką nożną, medalista Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie, dobrze mówię, jeśli się nie mylę, z 92 roku. Był to, czy jest to po prostu Jerzy Brzęczek, tak? Bo przecież dalej żyje. Jerzy Brzęczek, wybitny też piłkarz. Trener obecnie także działacz sportowy. No i babcia tutaj Kubę Błaszczykowskiego wychowywała aż do pełnoletności. Zresztą podkreśla to w wielu wywiadach, że bardzo dziękuję tej babci za to, że pomogła mu. No wiecie, no, jeżeli tracicie rodziców, to najczęściej taka osoba trafia do domu dziecka, natomiast tutaj tak nie było. I też trzeba pamiętać o tym, że jakby Kuba się oddzięczył, tak, tej babci później, do dzisiaj na pewno pomaga finansowo, ale kiedyś widziałem taki ciekawy materiał filmowy, nie wiem, czy to jest prawda, czy rzeczywiście, czy tak jest, czy nie, ale pokazywali, jak Kuba właśnie kupił babci kwiaciarnię, tak, kupił kwiaciarnię. No bo babcia przecież na emeryturze, to chyba, że sobie po prostu tak dla hobbystycznie pracowała. Kupił kwiaciarnię, w której ta babcia może nie pracowała, tak, ale zarządzała, tak, no bo w tym wieku to już ciężko mówić tutaj jakiejś pracy ciężkiej. Także tak to wygląda,
tak to wygląda. Natomiast więcej, jeżeli ktoś się chce dowiedzieć rzeczywiście takich o życiu, o biografii Kuby Błaszczykowskiego, to może przeczytać w książce, która została napisana razem z dziennikarką Małgorzatą Domagalik. Jest to autobiografia, która nazywa się Kuba. Ona została wydana w 2015 roku i tam naprawdę można się więcej rzeczy dowiedzieć ciekawych. Co ciekawe, na przykład ja tego nie wiedziałem, Kuba Błaszczykowski skończył także studia, tak? Skończył studia na Akademii imienia Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Turystyka i Rekreacja. 22 grudnia 2016 roku obronił pracę dyplomową kończące studia pierwszego stopnia, czyli licencjata. Czyli uzyskał licencjata. Dobra, jadę za tym. To nawet nie wiedziałem, że licencjata po prostu zrobił w tym natłoku obowiązków. Chociaż teraz można robić studia przez internet, więc... Także to jest tyle po prostu tytułem właśnie wyjaśnienia całej tutaj sytuacji. Całej po prostu tutaj sytuacji dotyczącej tragedii w życiu Kuby Błaszczykowskiego. Jeśli chodzi po prostu o tą sytuację. Natomiast z tego, co wiem, nie ma tych informacji podanych na Wikipedii. Parę lat temu, czy może po prostu z 2-3 lata, nie wiem dokładnie, temu zmarł tutaj ojciec tego Kuby Błaszczykowskiego. Jakby po całej tej sytuacji oczywiście po prostu poszedł do więzienia, tak, po całej tej sytuacji. Natomiast 2 lata, 3 lata temu właśnie ojciec Kuby Błaszczykowskiego zmarł. I co ciekawe, co też jest ładnym po prostu gestem, pomimo tego, że jakby miało miejsce takie zdarzenie, to Kuba pojawił się na pogrzebie ojca. Zresztą to relacjonowały jakieś tam czasopisma brukowe. Także jest to na pewno po prostu postawa godna reprezentanta, tak? Postawa godna kapitana. To tyle, jeśli chodzi o piłkarzy. Dlaczego po prostu przedstawiam to? Ponieważ chciałbym też przedstawić jakby drugą stronę tutaj zawodu piłkarzy, że to nie są tylko pieniądze, piękne kobiety, szybkie samochody. Na przykład pojawiły się jakieś informacje w mediach, że Kuba Błaszczykowski ma Ferrari, tak? Od razu wszyscy pisali, że jak Ferrari ma i tak dalej. Chociaż nie wiadomo tak naprawdę, nie wiemy dowód rejestracyjny, tak? Może Kuba po prostu pożyczył od kogoś, albo dostał to po prostu jako prezent od klubu, tak? Różne są, albo od menadżera, albo od sponsora. Różne. Natomiast wiecie, wszyscy od razu na internecie piszą, nie, że ktoś się tam dorobił i tak dalej, i od razu samochód, i że sodówka uderza i tak dalej. No, takie życie jednak nie jest kolorowe, tak? Ale też jest to świetny przykład dla tych osób, które mają ciężko, tak? W młodości, dzieciństwie, nie? Żeby się nie poddawać, żeby się nie załamywać, tylko dalej iść do przodu swoją drogą. No na pewno, może nie większość, tak, ale wiele osób po prostu na miejscu tutaj Kuby Błaszczykowskiego poszłoby pewnie w jakieś używki, tak, no nie masz rodziców, tracisz rodziców. Natomiast jakby Kubę tutaj zahartowało, to tym bardziej, nie, do gry po prostu w piłkę nożną, tak, pokazuje charakter, tak, pokazuje charakter w 100%. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, co o tym myślicie, tylko napiszcie takie komentarze cywilizowane, bo akurat pod tym filmikiem będę usuwał takie komentarze jakieś obrazoburcze. Napiszcie coś ciekawego, tak, a nie hejty. Nie usuwam z reguły komentarzy, nawet gdybyście obrażali mnie. Akurat pod tym filmikiem będę starał się usuwać po prostu komentarze, które będą jakimś hejtem, tak? Będą jakimś hejtem. Tak to wygląda. Jest to świetny przykład, jest to świetny wzór do naśladowania, że można naprawdę, tak naprawdę z bardzo ciężkiej sytuacji wyjść, że można po prostu z bardzo ciężkiej sytuacji wyjść, tak? Teraz jeszcze wam powiem tylko taką sytuację, że taki młody człowiek, gdy traci rodziców, no i tylko go babcia utrzymuje, no to ciężko jest też w ogóle tutaj myśleć jakby o piłce nożnej, piłka nożna, nie oszukujmy się, jest bardzo drogim sportem. Natomiast pieniądze przychodzą oczywiście duże, ale w momencie, kiedy się pojawia już jakiś kontrakt, nie, chociażby półzawodowy, półamatorski, w wieku 17 czy 18 lat, a ktoś gra w piłkę już od młodych lat, to po prostu trzeba mnóstwo pieniędzy inwestować, tak?
Prosty przykład, człowiek rośnie, taki młody chłopak rośnie, potrzebuje chociażby buty, korki, strój, no to są po prostu koszty, tak, są to koszty. Także ogromny po prostu tutaj też wyrazy szacunku do babci za wychowanie. No ale chyba nikt nie ma wątpliwości, że nasze babcie są wspaniałe i cudowne, tak? Także tak to wygląda. Dobra, moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Trzymaj się, na razie pozdrawiam. Cześć.